A, dzień dobry. Teraz jesteśmy na osiedlu Zaspa w Gdańsku, a zaczynam pokazywać ten budynek, gdzie mieszkał kiedyś Lech Wałęsa. Pan Marek zna historię lepiej, czyli taksówkarz, zna historię lepiej, to on, jak był stoczniowcem, to mieszkał tutaj? Tak, tak. Ze Stogów się przeprowadził, to dostał tu mieszkanie, bo najpierw na Stogach mieszkał, a potem się przeprowadził, a się tutaj na Zaspie mieszkał. Aha, a wiózł pan jakąś ważną osobę jako kierowca taksówki? No, na pewno nie jedną. A ta jest z takich znanych, co wszyscy znają? Kogo? No, premiera Tuska, Palędziaka, Krzaklewskiego, Płażyńskiego, świętej pamięci. Aha. On z nami jeździł z naszą firmą. Z Wojciechem Młynarskim. Też fajne, tutaj politycy i artyści. No, ludzie znani jednym słowem. Pewnie, że tak, publiczni ludzie. To teraz jesteśmy cały czas na Zaspie. Tak, chwilkę. Fajnie, się rozbudowało, widzę, to osiedle. Przy końcu powstawały nowe bloki, właśnie niedawno powstały. Ten bank teraz jest, ale to tam po tamtej stronie. Mhm. Fajnie, to troszkę pojechaliśmy po nowym osiedlu. Dzięki.